święta Bożego Narodzenia już z zapasem, a jak dobrze wiadomo, nie mogą one się odbyć bez kilku ważnych i tradycyjnych rzeczy. Bez świętego Mikołaja, prezentów, pierogów z kapustą i grzybami, czy karpia. No i oczywiście choinki, a w naszym przypadku nawet dwóch choinek. Ale jak widzicie, jesteśmy jeszcze przed świętami, no i te choinki nie są jeszcze przystrojone. I takie właśnie zadanie postawiliśmy przed naszymi piłkarzami, aby z pomocą tych ozdób, które tutaj widzicie, łańcuchów, bombek, lampek, przystroić te oto dwie zielone piękności. Ale żeby nie było za łatwo, damy im na to tylko 60 sekund. A kto zmierzy się z tym wyzwaniem? Zobaczcie, jakie będą dzisiaj zespoły. Wiemy już, jak wyglądają nasze zespoły, wiemy, jakie czeka ich zadanie, no to zobaczmy, co w obu ekipach słychać na chwilę przed rozpoczęciem tego choinkowego challenge'u. And let's start with team wingers. Guys, you are the fastest players on the pitch. Are you quick enough to do it, to decorate this Christmas tree in 60 seconds? It will be easy, I think. Why? Because we are fast. You are fast? Yes, we are fast. And we have a plan. Yes, we have tactic. What is this plan? No, you will see. Okay, okay. Let's turn now to zespół wychowanków. Zobaczmy, co w zespole wychowanków słychać. Panowie, jakie jest wasze podejście, jaki macie plan, jak to zrobicie? Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że mamy przewagę, ponieważ rozumieliśmy, co oni mówią, a oni nas nie rozumieją. Więc możemy mówić byle co, a i tak ich zniszczymy. Tutaj mam mojego przyjaciela, więc wydaje mi się, że stanowimy silny zespół i zwyciężymy z tymi ogóreczkami, tak? Tak, taka praktyka szybka na nogach też. Zajmie się tymi liniami, a szybko pozbieram bombki, pyk, pyk. Będziemy lepsi. Taktyka ustalona. Tak jest. Żaden konkurs nie może się odbyć bez jury i my też mamy swoją komisję gier i zakładów w składzie. Trener Maciej Kędziorek. Cześć trenerze. Witam serdecznie. I Tomasz Mędry z działu sportu. Panowie, jakie kryteria oceny Dzień dobry wszystkim. Chyba zespołowość. No wiadomo, jak będą choinki ubrane, no bo w końcu mamy okres świąteczny. No i tak podejdą nasi piłkarze, prawda, do tego. No i kreatywność. Liczymy tu na kreatywność. Kilku z nich na boisku czasami jest bardzo kreatywnych, więc liczymy na to, że to samo będzie dzisiaj. Na kogo stawia trener Kędziorek? Ja jestem jak sprawiedliwość, jestem ślepy, uczciwy, także niech wygra lepszy. Tomasz? Ja tak samo uważam. No to teraz już możemy lecieć. Dajemy zawodnikom 60 sekund i zobaczymy, co zrobią. 3, 2, 1, go! To jest Jimmy! Dobra, I tell you. Yes, I will do this fast and after help. It's one inside. Tak. 15 sekund. Szybko. 15 seconds. 15? Tutaj. Z przodu. 5. Stop. 4, 3, 2, 1. Time's up, guys. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Co to jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, please stand next to your Christmas trees, guys. Jury, czas na oceny. Czas na oceny, panowie. No. What the fuck is this? Tak, ale tu jest ewidentnie koncepcja artystyczna Niemac, czyli taki bałagan, koncepcja bałaganu, bardzo przemawia do mnie, bardzo się dobrze w tym czuję. Koncepcja bałaganu. Tego nie chcemy, ale na końcu może być. Jak najbardziej, nowoczesność, połączenie kolorów, styli, bardzo dobry pomysł, naprawdę super. Polska góra. Tutaj Tomek. Zagraniczna międzynarodowa choinka. Bardzo podoba. To
No właśnie, to ciekawy pomysł, żeby ten czubek dokładnie. Nie był na czubku choinki. Nikt nie powiedział, że choinka musi stać prosto. Choinka może być krzywa, może być trochę zawichrowana. Też fajny pomysł. No tak, bombki na górze, trochę na dole, w środku nie bardzo. Tutaj aniołek. Tak, to też tak, pomysł taki dobry. Chris, can you come here for a moment? Bardziej niebieski na górze. Idea of this angel. Why not on the top of the Christmas tree? Possible to put this here? I will do it. But it's the tree cutter's problem. Because nobody cut the tree. Okay. Okay, so complaints to this tree cutter? Yeah. Okay. Okay, so now time for the verdict, guys. Oceniamy. Najpierw mamy estetykę tego drzewka. Zaczynamy od zespołu wychowanków. Od 1 do 10 punktów oceny. Yeah, I am the fan of the mess, so 8. 8 punktów. Tomek? 8. Przechodzimy do drugiego drzewka. Estetyka, wygląd, wykonanie. Dajcie im 2 ociąg. I will give 7, but for this I give 8. What? 8. No 8. 17. Tutaj mamy 15. 16. 16. Druga kategoria, czyli technika wykonania, tak jak to wyglądało w czasie pracy. Panowie, od 1 do 10 punktów. Sumie, tak jak potem też tam, jedna osoba zakładała bombki, Gio chodził, zakładał wszystkie inne ozdoby. Ja mam 9. No ja obniżam ocenę, bo widziałem sytuację, jak Gio zaplątał prawie weldę. So, I do overlap. 7. I give 7 points. Overlap. 7 points for this. Tutaj współpraca z Szymi, widać było, że Szymi poddał się, że Bączek jest liderem. Było od razu wiadomo, kto jest liderem, kto jest niewolnikiem, kto jest jego pracownikiem. Więc jakby za ten pomysł ja daję 2 punkty więcej, czyli 9. 9-25, Tomek? 8, czyli mamy przed ostatnią kategorią wynik 33-33. Moja matematyka, mam nadzieję, mnie nie myli. No i decydująca kategoria, czyli praca zespołowa. Yeah, no communication. Jak to było? Brothers. Hey, speak Polish, okay? No to tutaj podzielenie się, że Chris zakładał bombki z tym wszystkim. Ja tutaj 10, tu tak samo mi się podobała praca chłopaków. Jestem jak Szwajcaria. 10-10, zostawiam. Trenerze, presja duża. Od trenera werdyktu zależy ostateczne rozstrzygnięcie. The final result depends of the notes from the coach Kędziorek. Big pressure on me and big responsibility. I agree with Tomek. 10 and 10 for both. Okay, so we got a draw. Good work, guys. Congratulations. Bro, we got a draw. Look, what do you think of this result? Look this. For me, they look the same. Yeah. No, the same. No, look. You see our tree? Yep. It's more spread out. This is everything in one they place. They put up everything. Down? Hey, the star is not my problem. It's the tree's problem. You had the time, same I will star. Cut it. The same star? Okay, give me a scissor, I will fix it. But ID. Okay. Czyli zostajemy, myślę, zdania są podzielone, ale myślę, że zostajemy z naszym werdyktem, że i zespołowi skrzydłowych, i zespołowi naszych wychowanków udało się przygotować fantastyczne świąteczne choinki, które może jeszcze będziecie mieli okazję zobaczyć w naszych przyszłych materiałach. A ja dziś ostatecznie i nieodwołalnie zarządzam remis. Cześć! You see this? No respektacji. Maciej, I give 1 point extra if Gio put this here. Not like this. Yeah, don't destroy. No. Zatem w rozstrzygnięciach naszego jury padł remis, a więc ostateczny werdykt należy do was, drodzy kibice. W komentarzach pod tym filmem możecie wpisywać, która z choinek bardziej wam się podobała, no i wtedy poznamy ostatecznego zwycięzcę tego konkursu. A na razie, cześć!